Motorola Moto g 61 pierwsze wrażenia, zanim jednak powiem, uwielbiam, gdy telefon mi przestanie nagrywać. Znaczy, nagrywa, ale nie zapisze pliku i siedzę w samochodzie. Wygląda na to jak debil przez 5 minut, i macham do siebie, i pierdzielę do siebie, a to i tak się nie nagra. Nie powiem, czym nagrywam, ale to Marka z Cupertino. Dobra. A tak, tak poważnie przechodzimy do Motorola G60, czyli Motorola z półki takiej 1100-1200, czyli taka nadal średnia półka, ale już taka trochę droższa. I to jest sprzęt, który ma mieć dużo zalet na tej półce cenowej. Nadal być bardzo atrakcyjny i dla konkretnych osób. Zacząć muszę od tego, że. Jest duży, jest cholernie dużą patelnią dla mnie, bo ma 6-8 cala. Będę się posługiwał swoją ściągawką czasem, więc nie krzyczcie na mnie, ale jest cholernie dużą patelnią, bo ma 6,8 cala. Full HD, czyli Motorola, umie robić ekrany Full HD spokojnie, nie tylko HD w średniakach. Full HD ma e, 120 Hz, do tego za chwilę wrócę, ale jest bardzo duży. To jest plus, jak ktoś lubi duże ekrany. Ja nie jestem fanem. Więc to jest trochę minus, ale Motorola zrobiła coś takiego, że fakturka na plecach ma inny, jest inna faktura niż taka w zwykłych telefonach, w większości telefonów, czyli taka błyszcząca, taka śliska. Tu jest taka ASMR Motorola, tu jest taka inna faktura, dzięki której ten telefon lepiej leży w ręce. Zawsze coś nie mówię, że, działa, że robi to idealnie, bo jest nadal duży, ale zawsze coś, szczególnie, że to jest 20x9 proporcje, plus to da się z niego korzystać, moim zdaniem. A jak ja mówię, że da się korzystać, no to tragedii nie ma. Więc to tyle plus. Jest całkiem dobrze to wykonane tworzywo, bo tworzywo, ale dobrze wykonane. Ekran 6,8 cala, jak są nie wiem, full HD i 120 Hz, co jest bardzo moim zdaniem istotne, bo bo myślałem, że takim średniaku 60 Hz 90 Hz to już spoko. A 120? E po co mi to? I kurczę bawię się tym trochę. 120, bo mam cały czas 120 ustawioną. Oczywiście. Jakby to był mój telefon prywatny, to pewnie bym się poławił 120. Yee, ye, ye. Potem bym wyłączył, że baterię nie tracił. Ale że testuję, to sobie cały czas 120. A co mi tam? A kto mi zabroni? Tylko ja. Mógłbym, ale tego nie zrobię. Więc 120 i jak przy menu, to jest jakieś tam fajne. Fajny feeling, fajne uczucie, że to śmiga szybciej, ale przy takich Pokemonach, ale robię głupie mordy, przy takich Pokemonach wygląda to dużo lepiej. Korzystam ze swojego telefonu, którym też nagrywam, czyli Ipcho na 11. Już zdradziłem, no mogliście się nie domyślić. I tam jest odświeżanie standardowe 60. Tu jest, i to jest dużo droższy telefon z dużo wyższej półki. Tu jest 120 i jak sobie otwieram jakieś pokestopy, czy jakieś e, gimmy, czy cokolwiek. No, jest takie inne odczucie. W tej Motorola wygląda to po prostu lepiej, bo to jest takie dużo płynniejsze. Takie smooth, smooth. No, po prostu jest to takie. Tak, to jest pierdółka, to są szczegóły, ale jak się korzysta e, z telefonu, to się chce kupować. Szczególnie, że telefony to są do siebie tak podobne, że się zwraca uwagę na pierdółki, na szczegóły i tymi szczegółami, tymi pierdółkami Motorola ma duży plus za te. No bo te 120 Hz widać różnicę względem 60 i widać różnicę względem 90, moim zdaniem. Może to tylko moje odczucie, że sobie sam to wmówiłem, ale wydaje mi się, że widzę względem chociażby G50. Motki G50, której korzystałem no, no, no niedawno. Więc to jest na duży plus. Na duży plus, moim zdaniem, procesor, który nie jest najnowszym procesorem, bo już ma chyba rok HeliO G95, ale nadal jest procesorem, który razem z szóstką RAMu działa super. Raz zdarzyło mu się na chwilę przyciąć taki, ale to na chwilę miał jakoś zawiecha, a potem zero problemów. Więc działa bardzo fajnie, bardzo płynnie. Plus te 120 Hz to potęguje wrażenie, że ten telefon jest super płynny. Do tego bateria 5, 5 koła, 5000 machów, więc też szybka i pojemna. A dzięki temu, że 5 machów, fajnie to działa na jednym ładowaniu. Dwa dni są spokojnie do zrobienia. Jak będzie mało korzystać więcej, jak będzie go katować, to pewnie dzień z kawałkiem. Aparat nie jest zły, ale nie jest jakiś super dobry, jest szeroki kąt, co jest spoko, szeroki kąt ma ładniejsze kolory, moim zdaniem, przy wielu zdjęciach niż zwykły, co jest trochę dziwne, ale zobaczcie sobie zdjęcia w recenzji na blogasku, tam będzie, tam wszystko pokażę, opiszę co i jak, jakie mam wrażenia, więc tu tylko, tylko Wam powiem, no i chyba tyle, nie, na te pierwsze wrażenia, chyba Wam starczy, Duże, fajny ekran, yy, dobrze działa, dobra bateria, tylko jak cholera, no. Reszta opiszę na blogacku. A co mi tam? Pozdro!